Cześć, z tej strony Alina Fogel-Gezang. Witam Cię na moim wideoblogu. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o trzecim istotnym elemencie, który musisz zabrać pod uwagę, wybierając firmę MLM-ową, a mianowicie plan marketingowy. Moi drodzy, w firmach MLM-owych są różne plany marketingowe. Plany funkcjonalne, macierzowe, matrycowe. Są to różne binarki i tak na poważnie nie umiem Ci powiedzieć, który plan będzie Ci najlepszy dla Ciebie. Ty musisz poznać zasady działania tego planu marketingowego i zacznij od podstaw. I tu niestety odeślę Cię do moich książek. Niezależnie czy będziesz w zielonej czy w czerwonej książce, o tych podstawach piszę. Wybierz taki plan, który Tobie będzie pasował pod kątem łatwości budowania biznesu. Każdy plan ma swoje plusy i minusy. Uwzględnij takie elementy, czy musisz za każdym razem co miesiąc odbudowywać tą pozycję swoją w planie marketingowym, którą osiągniesz, czy może będziesz spadał co miesiąc, a może będziesz miał taką wersję, że tą pozycję będziesz utrzymywał przez cały czas. Wszystkie opcje mają swoje wady i zalety. Uwzględnij nie i wtedy wybierz odpowiedni plan, który Tobie będzie pasował. Ale przede wszystkim w tym planie marketingowym musisz uwzględnić jeden najważniejszy element. Przede wszystkim naucz się go szybko opowiadać swoim osobom. Szybko, to znaczy mądrze, skrótowo i zwięźle. Jeśli plan marketingowy jest bardzo skomplikowany, jeżeli ma dużo niuansów i musisz dużo czasu poświęcić swoim osobom, żeby zaprosić ich do biznesu i przedstawić ten plan, zastanów się, czy naprawdę warto. Trudny plan marketingowy to trudny rynek, to trudny klient i nie każda osoba będzie chciała z Tobą współpracować pod kątem biznesowym. To tyle z mojej strony. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia następnym razem.